będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, za ten czas tych rekolekcji, za ten czas, w którym Ty będziesz przechodził do naszych serc. Maryjo, prosimy Cię, pozwól nam odkryć Twoją miłość i schowaj nas w swoim sercu. Przytul nas do swojego serca. Święty Józefie, prosimy Cię, opiekuj się nami. Pozwól nam odkryć Twoją obecność w naszym życiu i też przytul nas do swojego serca. Panie Jezu, daj nam odkryć to, że Ty jesteś z nami, że Ty jesteś przy nas, że nas prowadzisz, że do nas mówisz, że nigdy nas nie zostawiasz. I przytul nas, Panie Jezu, do swojego serca. Drogie dzieci, dzisiaj sobie powiemy, jak to mamy zrobić w naszym życiu, żebyśmy codziennie odmawiali różaniec, żeby codziennie znaleźć na niego czas, żeby czasem nam się nie zapomniało. Dzisiaj jest środa, 16 grudnia. Dzisiaj z Ewangelii mamy znowu takie spotkanie z Janem Chrzcicielem, ale tym razem w bardzo takich nieciekawych okolicznościach, bo Jan Chrzciciel w końcu trafia do więzienia, bo się taki król na niego zdenerwował, że Jan mówił mu prawdę. No i Jan siedzi w tym więzieniu i tak myśli i myśli i myśli, co to ten Pan Jezus, to jest ten Mesjasz? Czy to nie jest ten Mesjasz? Może ja się pomyliłem, może to nie jest Mesjasz? I mówi do swoich uczniów, idźcie do Pana Jezusa i zapytajcie Go, czy to Ty jesteś ten Mesjasz, na którego mamy czekać, czy ktoś inny będzie? I oni przyszli do Pana Jezusa i mówią, przepraszamy bardzo, chcieliśmy zapytać, bo od Jana przyszliśmy i się pytamy, czy to Ty jesteś ten, na którego mamy czekać, czy kogoś innego mamy oczekiwać? A Jezus nie powiedział im tak albo nie. Ale powiedział, popatrzcie, co się dzieje. Niewidomi widzą, głusi słyszą, trędowaci odzyskują zdrowie, kalecy chodzą, a ubogim głosi się dobrą nowinę i błogosławiony, który we mnie nie zwątpi. I to jest właśnie odpowiedź, że Jezus jest Mesjaszem, bo wszystkie proroctwa mówiły o tym, że tak właśnie będzie działał Mesjasz, że to są takie znaki mesjańskie. No właśnie. My czasami też mamy takie wątpliwości, no czy to jest Pan Jezus w naszym życiu, czy nie jest, czy to tak dobrze robimy, czy może nie robimy, może, że to wszystko jest nie takie. I wtedy Pan Jezus przychodzi do nas, ale zobacz, ile razy zrobiłem cud w Twoim życiu, ile razy udało Ci się pogodzić z kim nie umiałeś się pogodzić, ile razy było tak, że mogłeś przebaczyć komuś, komu nie umiałeś przebaczyć. I tak dalej, i tak dalej. Wiele, wiele, wiele cudów Pan Jezus w naszym życiu zrobił i to jest zawsze bardzo ważne, żeby te cuda w naszym życiu widzieć i pamiętać. Nawet w największych trudnościach i wątpliwościach. No, to pozdrawiam Was wszystkich. Cześć! Cześć, dzieciaczki! Witam Was serdecznie! Pan Rymowanka w kolejnym dniu Adwentu. Dzieci, dzisiaj jeszcze jeden dzień powiemy sobie o różańcu, ponieważ to jest bardzo ważna modlitwa. Dzisiaj chciałbym Wam dać kilka takich praktycznych rad, wskazówek, jak to zrobić, żeby nie wydarzyło się coś, co się często wydarza, a co nie jest dobre, że słyszymy pewne dobre rzeczy i one nam potem z głowy wyparowują. Nie chcemy, żeby tak było właśnie z różańcem, ponieważ jest bardzo ta nasza modlitwa potrzebna. Chcemy to zapamiętać na całe życie i chcemy, jak się już skończy Adwent, żeby się nie skończyła nasza modlitwa. I dlatego kilka takich mam dla Was dzisiaj praktycznych wskazówek. Po pierwsze, żeby codziennie się modlić na różańcu, warto sobie wyznaczyć taki moment, podczas dnia, kiedy ustalę sobie i postanowię, że ja się wtedy modlę na różańcu. Na przykład postanowię sobie, że przed snem będę mówić dziesiątkę różańca. I proszę na przykład moją mamę, albo tatę, albo kogoś z moich bliskich, żeby mi codziennie o tym przypominał. Albo nawet jeszcze lepiej, żeby razem ze mną się mamusia, tatuś modliła, czy ten, kto jest ze mną, może rodzeństwo na przykład. Bardzo to jest piękne w ogóle, modlić się razem na różańcu. Jeżeli macie rodzeństwo, brata, siostrę, no to zaproście ich do różańca. Może będą chcieli,
A może nie, to się przekonają, albo puśćcie im te rekolekcje, to wtedy może zrozumieją, że to jest bardzo ważne. Więc wyznaczyć sobie taki dzień. Po drugie, pamiętacie, mówiliśmy o tym, że jak mamy chwilę wolnego, to możemy, nawet kiedy nie mamy różańca przy sobie, to jak myślicie, ile mamy palców? 10. A ile jest paciorków w jednej dziesiątce różańca? 10. Ale się pięknie składa, czyli mogę też na palcach odmawiać różaniec, dziesiątkę różańca. Czyli nawet jak nie mam różańca, idę sobie gdzieś lasem, albo do szkoły, albo na zakupy, albo jestem gdzieś na dworze, albo w domu, mam wolny czas, mogę sobie kilka zdrowasiek odmówić, sprawię radość Panu Bogu, zrobię coś dobrego dla innych, Matka Boża się bardzo ucieszy. Więc wyznaczcie sobie dzień, módlcie się w wolnych chwilach, jeżeli macie taką możliwość, módlcie się razem ze swoim rodzeństwem albo z rodzicami. I mam jeszcze jedno takie ogłoszenie dla rodziców. Jeżeli macie rodziców, jeżeli oglądają z nami, to teraz rodzice powiem dla was, a jeżeli nie ma teraz rodziców, to zróbcie stop, pobiegnijcie po mamę, tatę, czy macie w domu babcię, czy kogoś jeszcze innego bliskiego, zawołajcie przed ekran i puśćcie im to, co teraz powiem. Ogłoszenie dla wszystkich rodziców i opiekunów. Otóż, kochani, jeżeli chcielibyście modlić się codziennie z dziećmi i chcielibyście łączyć się z wieloma innymi ludźmi, to każdego dnia o godzinie 19:15 na kanale Różaniec Bez Granic na Facebooku, wystarczy wpisać Różaniec Bez Granic, jest modlitwa dziesiątką różańca z dziećmi przez misjonarzy świętej rodziny. Jest to bardzo ważne, bo po pierwsze razem się modlimy z dziećmi, zawsze jest jakaś nauka dla dzieci, a po trzecie bardzo ważna rzecz, że każdego dnia kapłan błogosławi wszystkie dzieci, a błogosławieństwo kapłana ma wielką moc ochrony dzieci przed wszelkim złem. Dlatego zapraszam was, jeżeli macie taką możliwość, codziennie o 19:15 kanał Różaniec Bez Granic na Facebooku, modlitwa z dziećmi. Kiedyś była codziennie o 19:00, rodzice siadali z dziećmi do dobranocki. A teraz jest czas na to, żeby codziennie z dziećmi uklęknąć do wspólnej modlitwy. I do tego was, rodzice drodzy i opiekunowie, wszyscy bliscy i wychowawcy, katecheci, bardzo serdecznie zapraszam. To tyle, kochani, wskazówek dotyczących różańca. Powiem wam jeszcze, że matka Teresa z Kalkuty, taka wielka święta, mówiła, że zawsze, kiedy trzymam różaniec, to trzymam Marię za rękę. Dziecko często chodzi z mamą za rękę, czasami już wyrastamy, ale ja powiem wam, że nigdy nie chcę wyrosnąć z tego, żeby zawsze trzymać różaniec, czyli moją mamę Maryję za rękę. Maryja była zawsze wierna Panu Jezusowi, ona go nigdy nie zawiodła i dlatego chcemy się modlić na różańcu, żeby zawsze być wiernym Panu Jezusowi, żeby nigdy go nie zawieść, żeby zawsze przy nim wytrwać. Do tego nam różaniec bardzo dopomoże. I dzisiaj mam, kochani, dla was, panermowanka, taką niespodziankę, że mam osobny wierszyk dla chłopaków i osobny dla dziewczyn. Gotowi jesteście? Ciekawi? No to zapraszamy na Pana Rymowankę. Dziewczyny, najpierw mam wierszyk dla was. Uwaga! Możecie go sobie zapisać, powtarzać. Prawdziwa ze mnie dama, bo Maryja Królowa to moja mama. Chcę o tym pamiętać z każdego rana, że jestem piękna, bo jestem kochana. I nie mam w tym nic do ukrycia, że miłość to mój styl życia. Ta-dam! To było dla dziewczyn, a teraz dla chłopaków. Chłopaki, przygotujcie się. Możecie wstać na przykład. Tak, wiecie, stanąć, klata do przodu i teraz będzie wierszyk dla chłopaków. Gotowi? Zaczynamy. W miłość Boga, mojego taty, wierzę. Pana Jezusa chcę kochać szczerze. Różaniec chcę odmawiać. Na kanapie nie leżę, bo jestem Maryi rycerzem. Zapamiętajcie to, chłopaki. Zapiszcie to sobie, powtarzajcie. To jest taki nasz hymn, który niech nas prowadzi dalej. Dziękuję wam serdecznie, wszystkie dzieciaczki. Pan Rymowanka żegna was i do zobaczenia jutro. Pa, pa! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. 18 dzień Adwentu, środa, no i...
trwamy na modlitwie, trwamy na różańcu. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć, a w sumie ciocia to opowie i ciocia nam pokaże pewne pomysły z tym związane, o koronce do boleści Maryi. Koronka do boleści Maryi to też różaniec. Spójrzcie sobie, tutaj Wam pokazuję. Jest to różaniec, który Maryja chciała, aby odmawiać głównie we wtorki i w piątki, wtedy, kiedy są tajemnice bolesne, bo Wy dobrze pamiętacie, że każdy dzień tygodnia to są inne tajemnice. Chwalebne są na przykład w niedzielę, i w środę. Bolesne, jak ciocia powiedziała, są we wtorek i w piątek. Radosne są w poniedziałek i w sobotę. I zostaje nam czwartek na tajemnicę światła. Tak jest. Na tajemnicę światła. Oczywiście, że można tą koronkę do boleści Maryi odmawiać codziennie i w każdej chwili. Ona różni się, słuchajcie, od różańca tym, że jest 7 razy zdrowaś Maryjo. 7 boleści i tylko 7 razy mówimy zdrowaś Maryjo po Ojcze Nasz. Także troszeczkę inaczej odmawiamy ją i każda boleść jest też historią z życia Maryi. Historią, gdzie my Maryi możemy towarzyszyć. To jest takie piękne, słuchajcie, naprawdę. Towarzyszymy Maryi przy proroctwie Symeona, gdzie jej serce pękało, jak się dowiedziała, co się przydarzy ukochanemu synowi. Później towarzyszymy Maryi, jak ucieka razem z maleńkim Jezusem i z Józefem do Egiptu. Potem towarzyszymy Maryi, kiedy zgubił się jej syn, kiedy musi go szukać i jest to też ogromna boleść dla niej i my odmawiając te tajemnice, te boleści, rozważając, towarzyszymy jej, towarzyszymy jej w tym. Później jest czwarta boleść Maryi, to jest spotkanie Jezusa, który niesie krzyż na drodze krzyżowej. Piąta, śmierć Pana Jezusa. Szósta, jak Pan Jezus jest złożony w ręce Maryi, zdjęty z krzyża i złożone Jego ciało w ręce Jego Matki. I siódme, ostatnia boleść, rozstanie z Jezusem, złożenie Jego ciała do grobu. Zachęcamy Was do tego naprawdę i my to widzimy, że jest to naprawdę piękne i bardzo nas to ubogaca. Jest to rozszerzeniem różańca, bo część się powtarza, ale jeszcze głębiej wchodzimy w życie Maryi, a my chcemy przecież być cały czas blisko niej. I mimo, że jest to bolesne, jesteśmy przy niej, jesteśmy pod jej płaszczem, w jej ramionach i jest to naprawdę piękne, takie bardzo miłosne spotkanie. Tutaj nasz synek ostatnio narysował nawet sam serce Maryi i mieliśmy takie patyczki, nie wiem, czy u Was w domu takie jak wykałaczki, takie patyczki się znajdują i te 7 patyczków to jest to 7 boleści Maryi przebite. Tej pracy Wam nie proponuję jako pracy plastycznej, bo myślę, że takich wykałaczek możecie w domu nie mieć, to może być trud, ale jeśli macie ochotę je zdobyć, zrobić taką piękną pracę z przebitym sercem Maryi, tak jak to w oryginale wygląda na zdjęciu, to bardzo Was do tego zachęcamy. Maryja tego naprawdę bardzo, bardzo pragnie i prosiła o to dziewczynki w Kibeho, aby we wtorki i w piątki rozważać te boleści. A ja Wam proponuję dzisiaj, bazując na tym pięknym sercu Maryi, tym przebitym, ale tym bardzo nas kochającym, taki oto łańcuch, który gdzieś niedługo będzie można chyba zawiesić, myślę. Taki łańcuch miłości. Taki łańcuch będzie wisiał sobie kolorowy. Potrzebujecie do tego kartki papieru. Nie muszą być techniczne, mogą być rysunkowe. Tniemy je na takie paseczki, jak Wam się podoba. Długie, krótkie, szerokie, jak lubicie. I bardzo prosto to robimy, zobaczcie. Zginamy na pół pasek i robimy z tego serduszko. I gdy zepniemy to z spinaczem, a raczej z szybaczem, bo spinacz to może spaść, powstaje nam takie piękne serce. Żeby powstał łańcuch, kochani, bierzemy pasek, zginamy na pół i najpierw przekładamy przez wcześniej zrobione serce. Do środka, zobaczcie, i znowu tym zszywaczem ciach i mamy coraz dłuższy. I bierzemy następny, zginamy najpierw tutaj na środku na pół, przekładamy przez to ostatnie zrobione serce do środeczka i coraz, coraz dłuższy łańcuch miłości. Pięknie. I jak będziecie już mieli to coś, na czym potem się takie łańcuchy wiesza, to oczywiście... Takie zielone będzie, wiecie, trochę kuluje czasem. Dobrze. I teraz zabawa. Zabawa dzisiaj, tak jak w Ewangelii dzisiaj słyszycie,
to uczniowie się zastanawiają, czy Pan Jezus jest tym, który miał przyjść. Dlatego znowu zabawa na to, czy jesteście wystarczająco czujni i spostrzegawczy, żebyście nie przegapili tego, co jest najważniejsze. Zabawa na zmiany w wyglądzie. Najpierw ciocia coś zmieni w swoim wyglądzie, ja zamykam oczy. Ja wiem, jak ciocia wygląda, bo ciocia jest moją żoną, wiecie, ponad 20 lat. To chyba nie będzie takie łatwe, ale zobaczymy. Ciocia zmienia coś w swoim wyglądzie i wy oczywiście w swoich domach możecie robić tak samo. Możecie też to zrobić na stojąco, bo wtedy można łatwiej obserwować pewne rzeczy. Możecie coś w butach zmienić albo... Nie podpowiadaj, bo jest za dużo, bo no będziesz wiedział, co ja zmieniłam. Tak, ciągle w to bawimy, wiecie? Mhm. Ja już wracam od fryzjera i mówię, że zmieniłam coś w wyglądzie. Ojej, no właśnie. Tak. Już! Ach. Dobrze, i teraz moje zadanie jest przyjrzeć się cioci i Marcie i odgadnąć, czy coś się stało na przykład z tym łańcuszkiem. Nie, ten łańcuszek jest taki, jaki był. Może kończyki. Patrzymy, czy są kończyki. Są oba kończyki. Nic tu się nie zmieniło, ale tu mi coś nie wygląda. To chyba jest na lewej stronie. Dobrze, spostrzegawczy wujek. Dobra, okay. Teraz ciocia zamyka oczy i teraz ja zadam cioci zadanie. Zobaczcie co robię po cichutku, żeby ciocia nie usłyszała. Już! Gotowe. Szurowadła? W kapciach domowych. Guziczki, okulary i kończyków chyba... Nie wiem, co się mogło zmienić, pomóżcie mi! Co? Dzięki! Obrączka i różaniec. No właśnie. No dziękuję! Różaniec jest na moim prawym palcu, lewym, przepraszam. A, obrączka odwrotnie, a teraz nie mogę zdjąć. To może zdejmę po nagraniu. Bawcie się, tylko uważajcie, żebyście tych zmian nie robili tak, że potem będzie problem ze zdjęciem, nie? Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.